Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Damian dla projektu Find Yourself, a w tym wideo pokażę wam, w jaki sposób wykorzystać kontemplację własnej śmierci do przebudzenia, do samoaktualizacji, do głębszego zrozumienia samego siebie. Zapraszam. Zaraz po nowym roku, w ogóle w tym roku, postanowiłem, że zamknę się na jakiś czas w tym pokoju i zakwestionuję bardzo głęboko wszystkie przekonania i w ogóle to, w co ja wierzę. Postanowiłem, że zakwestionuję wszystko bez jakiegokolwiek kategoryzowania, czy to jest dla mnie ważne, czy nie. Po prostu tak jakbym wykształcił sobie w głowie taki nie tyle dialog wewnętrzny, ale taki pointer, taki wskaźnik, którego celem było kwestionowanie każdej myśli. Kwestionowanie pochodzenia każdej myśli i szukania przekonań, jakie mogłyby wiązać się właśnie z tymi myślami. Po jakimś czasie wpadłem na to, że każda myśl i każde przekonanie ma swoją dualną naturę i zwróciłem jeszcze uwagę na to, że nie pamiętam dokładnie tego, w jaki sposób zachowywałem się w przeszłości. Nie pamiętam całej swojej przeszłości, ale pamiętam tylko i wyłącznie ostatnią myśl, ostatnie przekonanie, jakie wiąże się dokładnie z jakimś wydarzeniem na temat przeszłości. Dokładnie pamiętam, jak kwestionowałem to, dlaczego ja w ogóle piję kawę z rana, dlaczego ja w ogóle ćwiczę na siłowni, dlaczego nagrywam filmy na YouTube. Kwestionowałem nawet to, w jaki sposób się odżywiam, z jakimi ludźmi mam do czynienia, w jaki sposób ich traktuję, to, jakie jest moje podejście do pieniędzy, do relacji, do wszystkiego. Zakwestionowałem nawet to, że mam prawo jazdy, to, że mam samochód. Dużo tego było, dużo. Ja teraz mówię tak bardziej powierzchownie, żeby wam zobrazować to. No i kwestionując te przekonania, oczyszczając swój umysł, zwróciłem właśnie wtedy uwagę na to miejsce, źródła, z którego pochodzą myśli. I dążąc do niego tak głęboko, tylko zwróćcie uwagę, że moim celem nie było dążenie do tego źródła myśli, tak? Moim celem nie było dążenie do źródła myśli. Moim celem było po prostu zakwestionować przekonania. Przede wszystkim znaleźć te przekonania i je zacząć po prostu kwestionować, tak? Wybebeszyć. I w pewnym momencie wszedłem na temat swojej własnej śmierci. Wszedłem na temat swojej własnej śmierci. I to było dosyć takie przypadkowe, bo pamiętam, jak piłem kawę i zastanawiałem się, po co ja ją piję, jakie mam uczucia związane z tą kawą, jaki to ma wpływ na mnie, jaki to ma wpływ na mnie długofalowy, czy ja jestem czasami nieuzależniony od tej kawy. No i tam robiłem różnego rodzaju inne czynności w ciągu dnia. No i pewnego dnia usiadłem sobie tutaj na tyłku i zacząłem się zastanawiać, co to w ogóle znaczy umrzeć. Co to znaczy odejść z tego świata? W ogóle czym jest śmierć dla mnie i czym jest w ogóle życie? I wtedy starałem się swoją świadomością, swoimi myślami przejść do pierwszego swojego wspomnienia, jakie miałem w swoim życiu. I przechodząc do tego wspomnienia, zdałem sobie sprawę, że obraz jest strasznie zblurowany, rozmazany. I kwestionując pochodzenie tego wyobrażenia na temat przeszłości, zdałem sobie sprawę, że nie do końca wiem, nie do końca pamiętam tego momentu, kiedy ja w ogóle przyszedłem na ten świat. Nie pamiętam tego, a nawet jeżeli pamiętam, to byłem zszokowany tym poziomem świadomości, kiedy bardzo mocno się skupiłem i taką wręcz kontemplacyjną precyzją, takim skalpelem zacząłem dokładnie rozcinać swoje myśli i te przekonania wiążące mnie z przeszłością. I to był szok. To był szok, bo zdałem sobie sprawę, że moje myśli na temat przeszłości i tego, co ja w ogóle robię na tej planecie, co ja tutaj w ogóle robię, są bardzo iluzoryczne. To znaczy, że one w jakimś stopniu są odzwierciedleniem tego, ale nigdy wcześniej tego nie kwestionowałem, nie zdałem sobie sprawy, że tak naprawdę nie wiem, czy one są prawdziwe. Po prostu nie wiedziałem nigdy w moim życiu, ale tak chodzi mi o bezpośrednie doświadczenie. Nigdy nie zaobserwowałem tego, jak bardzo moje przekonania dotyczące przeszłości i tego, co ja w ogóle robię na tej ziemi, jakie są bardzo, jaka ta moja kosmologia jest bardzo iluzoryczna. No i w pewnym momencie, patrząc na tą swoją przeszłość, w jakiś sposób nabrałem do niej dystansu, zauważyłem, że nie mam powodu jej zaprzeczać, ani ją akceptować, więc ją po prostu zostawiłem, nie ruszałem, ale wszedłem z powrotem właśnie na ten temat śmierci. I szukając bardzo głęboko, w pewnym momencie dotarłem do takiej wewnętrznej pustki, po prostu do niczego. Dotarłem do niczego, a chciałem po prostu przejść umysłem i zrozumieć, czym jest dla mnie życie. Bo w pewnym momencie zrozumiałem, że szukając, czym jest śmierć, to bardzo mocno racjonalizuję, bardzo mocno się intelektualnie masturbuję i szukam czegoś tak bardzo liniowo i powielam te same schematy, które właśnie powiedziano mi z przeszłości, tak? Co rodzice mi powiedzieli, co kultura mi powiedziała, co sam przeczytałem w internecie, w książkach, tak? Więc zrozumiałem, że jeżeli chcę rozwikłać moją zagadkę, muszę się cofnąć w tamtą stronę, z powrotem, tak? Dlatego doszedłem do tego tematu narodzin. I właśnie wtedy wybebeszyłem trochę tych wspomnień z przeszłości i je po prostu zrozumiałem. I wtedy złapało mnie coś tak głębokiego za serce. Bo jeżeli zaobserwowałem to, mówię teraz ze swojego doświadczenia, swojego źródła, że patrząc na śmierć, bardzo mocno się masturbuję intelektualnie, idąc w tamtą stronę, a idąc w przeszłość, patrząc skąd ja się wziąłem na tym świecie, mam tylko i wyłącznie jakieś rozmazane wspomnienia, to po prostu siedząc na dupie, stałem się całkowicie pusty. Wyciągnąłem taką ilość możliwości, zakwestionowałem taką ilość myśli, że po prostu umarłem w chwili obecnej. Doznałem, nie wiem, śmierci ego, tak? Po prostu tak zakrzywiłem swój umysł, że on nie był w stanie wymyśleć nic logicznego, więc się po prostu zamknął. I było to bardzo potężne doświadczenie, które miało masakryczny wpływ na moje życie. I było to właśnie w tym roku. Było to w styczniu mniej więcej, ja już tak nie pamiętam do końca, ale nie ma to po prostu dla mnie większego znaczenia, bo chodzi tu po prostu o samo doświadczenie. To, co ja wtedy zrozumiałem i to, co byłem w stanie wprowadzić w swoje życie, tak tylko i wyłącznie kontemplując swoją śmierć. To w jaki sposób kontemplując swoją śmierć, to ja Ci tak do końca nie wytłumaczę. Nie będę Ci dawał jakichś gotowych wskazówek i schematów, które mógłbyś sobie wtłoczyć do głowy i coś, nie wiem, wziąć ode mnie. Ja po prostu powiem Ci, co ja zrozumiałem poprzez kontemplację swojej śmierci i jak to wpłynęło na mnie, lecz jeżeli chcesz uzyskać jakiekolwiek rezultaty, to musisz to zrobić na własną rękę, bo nikt nie powiedział, że dojdziesz do czegoś takiego, jak ja doszedłem, a już na pewno, że wprowadzisz w swoim życiu tak gruntowne zmiany. Przede wszystkim ja wtedy zrozumiałem, że czytam za dużo, że mam zbyt dużą wiedzę. To był styczeń, tak? To dalej w tym roku siedział, że mam zbyt dużą wiedzę, że już kurwa wiem bardzo dużo, że siedzę w tej wiedzy, że szukam tego swojego olśnienia świadomości, ale prawda jest taka, że po prostu pokrywam się warstwami bullshitu, robię się w chuja, mało tego, ta wiedza nie jest mi kompletnie potrzebna. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że moja świadomość samego siebie jest już tak kurwa w samej swej esencji unikatowa, że ja nie potrzebuję pokrywać jej warstwami bullshitu i informacji dodatkowych. Moja świadomość bycia, moja świadomość życia, moja świadomość tego, że jestem takim, jakim jestem, nie wymaga ode mnie dodatkowych poszukiwań, dodatkowych informacji z zewnątrz, które miałyby mi wytłumaczyć albo zaspokoić mój wewnętrzny apetyt dotyczący tego, czym jest życie albo czym jest śmierć. Po prostu zostałem zamurowany i zrozumiałem, jak bardzo unikatowe jest to, co mam. I to była taka pauza dla mnie, taka pauza, bardzo potężna pauza, bo po tej pustce, którą doświadczyłem, zrozumiałem, co to znaczy, czym jest w ogóle zjawisko społecznego niepokoju. To, że wszyscy siebie oceniamy nawzajem, to, że krytykujemy, to, że szukamy sposobów na bycie lepszym. Ktoś mi ostatnio napisał komentarz, no ale jak to ja mam siebie akceptować? To przecież ja się nie będę stawał lepszy, to ja się nie będę rozwijał. Przeczytałem ten komentarz i mówię spoko, okej. Baw się dalej, enjoy your life, tak? Ale no troszeczkę z innej perspektywy w tej chwili do tego podchodzę. Ale tak, ten społeczny niepokój, tak? Te porównywanie się, ten jest taki, ten ma takie buty, takie spodnie, kurwa, jest taki, sraki, owaki, co inni sobie o mnie powiedzą, jestem niewystarczająco dobry. Bycie ekstrawertykiem albo bycie introwertykiem. Zwróć uwagę, że to są na pewnej płaszczyźnie zaburzenia psychiczne, bo aby mieć w sobie jakąś nalepkę introwertyka albo ekstrawertyka, to trzeba utożsamić się z czymś ekstremalnym. Dobra, za dużo mówię. Tak, ale powróćmy trochę na moment. No i ten społeczny niepokój. Zdałem sobie sprawę, jakie to jest bez sensu. Zdałem sobie sprawę, jakie to jest bez sensu. Szukanie jakiegoś sposobu zewnętrznego na to, aby utożsamić się z czymś konkretnym, aby zbudować swoją tożsamość, swój charakter i dążyć do czegoś. Zdałem sobie sprawę, jakie to jest bez sensu. I to był taki przełomowy dla mnie moment, bo zacząłem doceniać, co to znaczy być autentycznym sobą, co to znaczy być spontanicznym sobą, co to w ogóle znaczy być sobą. To było bardzo potężne, bo o ile twoja świadomość, moja świadomość sama w sobie jest unikatowa, nie da się jej opisać słowami, ani też powielać warstwami intelektualnej masturbacji, to zaobserwowanie tego, że jest się sobą zawsze i rozwinięcie, tak, oszlifowanie tego bullshitu, pozbycie się tego bullshitu, aby ten diament wyciągnąć na wierzch, tą autentyczność, tą uważność, tą świadomość, to jest już po prostu to jest unikatowe, tak? Unikatowe już same w sobie. Bycie sobą jest bardzo unikatowe. Ale żeby zdać sobie z tego sprawę i dojrzeć do tego, aby w końcu odetchnąć i powiedzieć, kurwa, w końcu chcę być sobą. Od teraz. I takie nie być sobą, że tworzysz sobie osobowość, która jest sobą, tak? Można mieć taką osobowość, która, no bo ja jestem sobą, ale chodzi mi o to, żeby zawsze być autentycznym sobą, żeby wyrażać swoje uczucia, aby wyrażać swoje opinie, aby wyrażać swoje poglądy, aby być tym, kim się jest w środku, wewnątrz. To nie znaczy, że nie warto jest być człowiekiem, który jest uważny, bo uważna świadomość bardzo mocno wydobywa tą autentyczność spod spodu, bo ona jest często stłumiona, zracjonalizowana, zintelektualizowana, zmasturbowana, poturbowana, albo jest właśnie pokryta warstwami społecznego niepokoju. I ja właśnie wtedy bardzo mocno stanąłem sobie z boku, zacząłem się przyglądać swoim zachowaniom dalej, bo to już był któryś rok z kolei, kiedy ja praktykowałem uważność. Ale jeszcze wtedy paliłem papierosy i w pewnym momencie tak no gdzieś styczeń, luty, całkowicie wymazałem ze swojej głowy. Po prostu pękło i zniknęło na zawsze. Nie musiałem tego racjonalizować. Poczucie winy i wyrzuty sumienia całkowicie znikły. Całkowicie. Zero. Zero racjonalizacji, zero martwienia się, zero bullshitu na ten temat, zero emocjonalnego wkładu. Znikło. I to było dla mnie... Oj. Powiem ci tak, gdyby wtedy ktoś dał mi 1 000 000 złotych do ręki, ktoś chciałby dać mi 1 000 000 złotych do ręki, albo powiedziałby mi: dam ci magiczną tabletkę, która pozwoli ci na pozbycie się wyrzutów sumienia i poczucia winy, to uwierz mi, chciałbyś wziąć tą tabletkę. Wtedy chciałbym wziąć tabletkę. I właśnie wtedy wziąłem tą tabletkę. I zrozumiałem, że cały ten bagaż emocjonalnego cierpienia, który nakładamy na siebie sami, jest tak kurwa bezużyteczny, że masakra. Mało tego, aby się tego pozbyć, to trzeba świadomości. Świadomości, czyli wyjścia ponad swoje własne ego, wyjście ponad swoje własne ja, aby pozbyć się poczucia winy, bo używanie ja, które miałoby to wyprzeć, stłumić, zracjonalizować, wytłumaczyć sobie, albo być jakieś inne, paradoksalnie wzmocni poczucie winy i wyrzuty sumienia. I to był dla mnie bardzo potężny bodziec do tego, aby docenić to, kim jestem. Bo ja wtedy praktykowałem wdzięczność nie z tego względu, że bycie wdzięcznym jest jakieś cool, bycie fajnym, że wdzięczność powoduje, że jesteś jakiś szczęśliwy, że wdzięczność to jest jakiś zajebisty sposób na bycie radosnym, że wdzięczność to jest super sztuczka i zdrowy nawyk z rozwoju osobistego albo z rozwoju duchowego. Ja po prostu w końcu po raz pierwszy w moim życiu byłem wdzięczny za to, że jestem. Autentycznie. I to dało mi taką swobodę, taką wewnętrzną swobodę. Ja mówię o wewnętrznym, o swoim wnętrzu, nie mówię o mentalnej masturbacji, mówię o swoim wnętrzu. To zdjęło ze mnie takie kajdany bycia najlepszym. Całe życie jesteśmy porównywani, rodzice nas porównują, znajomi nas porównują, wszyscy się kurwa porównują. I człowiek w pewnym momencie traci ten taki sens, takie wewnętrzne połączenie, tak? Ja, tu, ja. Nie tu ja, nie tam ja i tu ja, tu. I nie, ja jestem Damian, ja jestem taki, jestem sraki, ja i chuj. I to właśnie zdjęło ze mnie te takie kajdany bycia najlepszym, bycia cool, bycia zajebistym, bycia Alvaro, bycia chuj wie jakim. Tylko że nie bierz tego zbyt powierzchownie, to było bardzo głębokie. To, o czym ja mówię tutaj, to jest bardzo głębokie. To jest naprawdę bardzo głębokie. Chcę, żebyś to zrozumiał, bo jeżeli obejrzysz ten film i go sobie zintelektualizujesz, a nie weźmiesz go na klatę po to, aby się zmotywować i zainspirować do tego, aby pokontemplować własną śmierć, no to stracisz w tej chwili kupę czasu. I to dało mi taki wewnętrzny sens zrozumienia. Zrozumienie tego, czym jest motywacja i czym jest depresja. Zrozumiałem wtedy na tak bardzo głębokim poziomie, czym jest motywacja i czym jest depresja, że mnie to po prostu zmiotło. To już był gdzieś luty, marzec, coś koło tego. Zrozumiałem wtedy również, co to znaczy, czym jest iluzja kontroli, ale to już zrobiłem na temat filmu. Ja tutaj bardziej o tej kontemplacji się wypowiem. Bardzo głęboko zrozumiałem, co to znaczy być zmotywowanym i co to znaczy być w depresji. I zauważyłem wtedy, że jest to tak jakby całkowity brak integralności z samym sobą. Motywacja i depresja to jest dezintegracja z samym sobą. Ja wiem, że to wydaje się dosyć paradoksalne, tym bardziej, że w sensie naszym kulturowym, czy nawet studiując rozwój osobisty, ma się takie poczucie, że motywacja jest bardzo ważna, bycie zmotywowanym do czegoś. Ale motywacja jest źródłem depresji. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że motywacja jest źródłem depresji. Motywacja jest źródłem depresji. Ja to powtórzę. Motywacja jest przyczyną depresji. To tak jakby twoje ja było zmotywowane do tego, aby być w depresji. Jeżeli odczuwasz oczywiście depresję. To jest identyfikacja z czymś. Motywacja jako cel, jako dążenie, jako środek do zaspokojenia wyobrażenia i identyfikacja z nim powoduje taki sen, zaspanie i brak tego poczucia obycia ze sobą. I w momencie, gdy człowiek mocno się w to wejdzie i mocno się w tym utożsami, to z motywacji, aby przejść w depresję, to jest taka cienka linia, że wow, całkowicie. Bo depresja również jest czynnikiem braku integralności samym sobą w momencie, kiedy ja identyfikuję się z czymś, czego nie może zaspokoić, albo generalnie stworzę sobie całą historię, ja mam depresję, dziękuję. To jest trudno sobie wyobrazić. Ja wiem, że są na pewno ludzie, którzy, ktoś z was, tak, może kiedyś przeszedł przez depresję, albo jesteście w takim stanie. Nie chodzi mi o to, że ja chcę was osądzać, albo powiedzieć wam, jak wyjście z depresji jest łatwe. Nie to mam na myśli. Po prostu chodzi o to, że ja zrozumiałem, czym jest depresja, bo sam w swoim życiu przechodziłem przez kilka takich łagodnych epizodów. Myślę, że każdy z nas przez coś takiego przechodzi. Jest to normalne, naturalne. Sądzę, że wielu ludzi po prostu histeryzuje na ten temat i zbyt mocno się z tym utożsamia, szukając jakiejś pomocy, gdy tak naprawdę mogliby pomóc sobie. To jest takie moje wewnętrzne uczucie. Bo sam wylądowałem w szpitalu, jak dobrze wiecie, ale miałem też kilka innych epizodów w swoim życiu. No nie muszę się tutaj zwierzać. Po prostu mieli na tyle otwarty umysł, aby to zrozumieć, tak? Zaakceptować. Bo nie chcę mówić, że to jest jakieś specjalne, że ta wiedza jest jakaś tajemnicza, albo że coś jest w tym nad wyraz majestatycznego. Po prostu to jest taki normalny sens zrozumienia. Takie obudzenie się do zrozumienia. Czym jest motywacja i czym jest depresja, że są to typowo stany emocjonalne. Typowo stany emocjonalne spowodowane brakiem świadomości i identyfikacją z własnym ja. Nie ja jestem, tylko ja jestem jakiś, tam jest identyfikacja. Ja jestem jest nie tyle skutkiem czy przyczyną, ale wynikiem również nie. Jest typowo świadomością, uważnością. Ale jeżeli ja jestem jakiś, to jest to już typowo identyfikacja. I w pewnym momencie tak siedzę i tak kminię. Dlaczego ta jedna kontemplacja mojej własnej śmierci miała tak potężny wpływ na mnie? Co się stało, tak? Siedziałem dalej, wiecie, ja już ten nawyk kontemplacji nie tyle zbudowałem, bo tutaj nie ma czego nawykować, ale to mi się spodobało. Jeżeli czytałem taką ilość książek i tam nie znalazłem swojej odpowiedzi, jeżeli rozmawiam na co dzień z ludźmi, mam tutaj jakieś interakcje i też mnie to w ogóle nie zadowala, w takim sensie głębokim, tak? Bo wiadomo, że ja tutaj nie osądzam swoich relacji, jest wszystko ok, tutaj jest flow, jestem po prostu sobą, nie mam na co narzekać, wszystko jest w porządku, wszystko jest idealne, takie jakie jest, tak? To mam na myśli, ale pod względem głębokiego zrozumienia, o to mi chodzi. To co pokazała mi kontemplacja, to moje wewnętrzne, głębokie zrozumienie, ale moje, dla mnie, w moim doświadczeniu, w końcu zrozumiałem, co to znaczy mieć doświadczenie, mieć bezpośrednie doświadczenie z czymś głębokim. I okazało się, że tutaj wcale nie trzeba nigdzie szukać, bo to już się ma w sobie. Tylko trzeba mieć na tyle otwarty umysł i w końcu złapać się trochę za jaja, aby przyznać się do tego, że to szukanie na zewnątrz jest w ogóle niepotrzebne. Jest niepotrzebne, tylko rozprasza twoją uwagę. Musisz po prostu się do tego obudzić, tak? No ale powracając. Siedzę sobie tak kminię. Co ta kontemplacja mojej śmierci miała w sobie, że ja nagle posiadam takie zrozumienie. Wiecie, praktykowałem medytację, uważność, kilka różnych sztuczek, dużo czytałem, od zajebania czytałem, ale tak jedna kontemplacja jakoś tak mnie wessała do tego. Właśnie. Ta kontemplacja mnie wessała w końcu do czegoś, do siebie. Rozumiesz? Dlatego intelektualna masturbacja tak bardzo odwleka i odciąga człowieka od samego siebie. Bo gdy wejdzie się do środka i zacznie zadawać głębokie pytania, na które nikt nie jest w stanie odpowiedzieć i w końcu usiądzie się na tej dupie i się wessie przez samego siebie do samego siebie, to zmienia się całkowicie kierunek i perspektywa, do jakiego człowiek dąży. Bo w końcu wtedy zacząłem dążyć tam. Ponad rok uważności, rok medytacji, a ja po raz pierwszy zacząłem patrzeć tam, do środka, do siebie. I to dało mi taki sens, że co innego jest być świadomym, czym innym jest być uważnym, czym innym jest medytować, a czym innym jest obudzić się do teraz. Ja nie mam na myśli jakiegoś przebudzenia, mistycznego doznania, albo jakiegoś oświecenia, albo nirwany, albo samadhi. Nie mam tego na myśli. Mam na myśli takiego dla samego siebie, tak? Obudzenia się do teraz, tego takiego zrozumienia wewnętrznego. Nie będę tu kategoryzował, że coś jest głębsze, coś jest płytsze. Po prostu o to mi chodzi, że w końcu wiedziałem, że tylko tam mogę szukać, bo nic innego mnie nie zadowoli. W takim sensie, zawsze szukałem, tak? I w pewnym momencie, ćwicząc na siłowni, bo to już miało odzwierciedlenie na mnie w całym moim życiu. I moje relacje ze znajomymi się zmieniły, i mój sposób patrzenia na świat się zmienił, i mój sposób na siłownię się zmienił. Pewnego razu tam robiłem martwy ciąg, jakieś 90-100 kilo. Nie chodzi mi o ciężar, chodzi mi o to, że no tam było dosyć sporo, tak? I mój mindset. I zauważyłem podczas treningu, że gdzieś wewnętrznie czuję lęk. Czuję lęk przed podniesieniem tej sztangi. I nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Ćwiczyłem 3 lata, 4 lata na siłowni, ale nigdy nie zwróciłem uwagi na to, że czuję ten lęk. Mówię, co jest? Wiecie, taki poziom jakiś taki bardziej wrażliwy się zrobiłem na to i że w końcu to poczułem. Tak mówię, co jest? Czy możliwe, że ja to tłumiłem? I tak patrzę z taką uważnością na tą sztangę. I wsadziłem w nią całkowitą obecność. I podniosłem ją, tak? To był martwy ciąg, zrobiłem po prostu ćwiczenie. I będąc całkowicie uważnym, ale już tak całkowicie, z takim całkowitym nastawieniem, głębokim w sobie, lęk zniknął. Tylko że on nie zniknął sam w sobie, nie zniknął dlatego, bo coś magicznie się zmieniło, bo coś magicznie we mnie kliknęło, tylko zrozumiałem, że lęk tak naprawdę nie istnieje. Lęku nie ma. Ja po prostu nie byłem na tyle uważny przy tym ćwiczeniu. I to już zmiotło mnie całkowicie. Bo ja zauważyłem wtedy, że lęk całkowicie nie istnieje. Lęk nie istnieje w ogóle. Nie ma czegoś takiego jak lęk. Jest tylko... To też ciężko jest ubrać w słowa. Musicie mnie zrozumieć, tak? Dlatego tak ważne jest... postawienie na doświadczenie w swoim życiu, a nie na intelektualną masturbację. To, co ja wtedy zauważyłem, że lęk to jest 100% nieświadomość. Ale w sobie, tak? Zauważyłem to. Nie musiałem na ten temat czytać coś tam, tylko ja to zauważyłem. I to po prostu zmiotło mnie totalnie. Bo już wtedy, wiadomo, każdy z nas gdzieś tam w życiu ma lub miał doświadczenia, których się bał, tak? Egzaminu, nie wiem, podejść do obcej osoby, zagadać, publicznego wystąpienia, poprosić o podwyżkę, napisać komentarz, cokolwiek, tak? Ale to zrozumienie, że lęk znika, gdy wkłada się w to, co się robi serce, no to już totalnie zmiotło mnie z nóg. Ja wtedy zauważyłem jeszcze coś jednego, że ten lęk przed śmiercią, ten w ogóle lęk, tak? To jest tak naprawdę lęk przed teraz. Rozumiecie? Lęk przed śmiercią, w ogóle lęk sam w sobie, to jest ten sam lęk przed teraz. Tak jakbyś bał się chwili obecnej. Bał się samego siebie. Brak świadomości, ten lęk, to jest lęk przed śmiercią, lęk przed chwilą obecną. I tak. Będąc całkowicie świadomym, będąc całkowicie przebudzonym, umierasz. Umierasz. To wymaga całkowicie otwartego umysłu na taką możliwość. Ludzie potem... Ja muszę tutaj coś oddzielić, ale dokończę. Ludzie mają taką tendencję, że biorą jakąś wiedzę, próbują ją jakoś zrozumieć intelektualnie i pakują się w tarapaty. Ja chcę, abyś wszystko to, co powiem w tym filmie, odrzucił, jak tylko skończysz oglądać ten film. Dla samego siebie. Po prostu oglądam to jako ciekawostkę. I to jest też takie zrozumienie, że stoisz, tak, stałem, i takie poczucie tutaj. Przecież ja na tym świecie nie jestem tak naprawdę nikim najważniejszym. I to kolejne zrozumienie, że nie jestem kurwa nikim najważniejszym, zdjęło ze mnie kolejny plecak z ogromnym ciężarem kamieni. Tak po prostu on spadł. Ale z drugiej strony, przy ten dualistyczny sens zrozumienia. Nagle pojawił się dualizm. Dualizm, który był cały czas obecny w moim życiu, ale byłem tak nieświadomy dualizmu, że nagle sobie go uświadomiłem. I spadł ten plecak zrozumienia, że jestem nikim najważniejszym w modelu, tak? W modelu jako człowiek, jako Damian, tak? Jako student, jako youtuber. Nie jestem nikim najważniejszym. Ale ten drugi sens zrozumienia, który był tylko i wyłącznie tu i teraz, wskazywał na to, że nikt nigdy nie dowie się tego, jak bardzo wspaniałą osobą jestem w moim bezpośrednim doświadczeniu. Nikt nigdy nie dowie się tego, jaką ty wspaniałą osobą jesteś w twoim bezpośrednim doświadczeniu. I to była idea, która rozsadziła mój mózg. Bo skoro nie jestem nikim najważniejszym na tym świecie, ale z drugiej strony jestem tak kurwa ważny, no to co z tego w ogóle wynika? To było bardzo bezpośrednie zrozumienie, takie kurwa, co ja w ogóle robię w tym życiu? Czego ja w ogóle oczekuję? Z jednej strony czego ja oczekuję, a dlaczego nie doceniam tego, co ja mam? I dlaczego mam doceniać to, co mam, jeżeli mogę mieć co innego? I wtedy zauważyłem, że mam również modele ludzi, tak? Widzę w nich dobre cechy, widzę w nich złe cechy. I to zaczęło tak wychodzić dosyć masowo. To był już marzec, kwiecień, coś takiego, ale to było tak masowo, takie uświadomienia. I nie byłem, choć umysł przeskakiwał z jednego płatka na drugi, z jednej strony na drugą, to nie przywiązywał się już do niczego. To było takie, w pewnym momencie już nie musiałem być uważny, ani świadomy tego, co jest, bo byłem tym, co jest coraz bardziej. To mnie aż tak wciągało, bo zaobserwowałem ten dualizm i przede wszystkim pozwoliłem sobie na to. Zaakceptowałem to, że jestem nikim najważniejszym na tym świecie, i zaakceptowałem ten dualizm. Zaakceptowałem ten dualizm. I to jest właśnie to, o czym ja tak często mówię, tak? Nadmiar informacji, natłok tego wszystkiego powoduje, że ludzie zapominają, czym jest bezpośrednie doświadczenie. Doświadczanie życia, praktyczne życie. Nie mam na myśli, jak już wcześniej powiedziałem, jakiegoś wyobrażenia, doświadczenia, czegoś nadzwyczajnego, co mógłbyś sobie wyobrazić. Mam na myśli proste, nadzwyczajne życie, zwyczajne, codzienne. Nadmiar tych informacji, ten sztuczny motłoch. I kiedy ten dualizm tak wyszedł, tak, zrozumiałem, że ludzie wokół mnie, bo ja już to po prostu wziąłem na klatę, tak? Ludzie wokół mnie, to jest bez różnicy, tak? Wypieramy śmierć kulturowo. Wypieramy to. Zwróć na to uwagę. Albo idzie jakaś racjonalizacja, albo jakaś kosmologia, albo potrzeba przynależności do jakiejś religii, albo do jakiejś innej dogmaterii, albo do innych bajeczek, albo staramy się to tłumić, albo wypierać, albo racjonalizować, albo uciekać od tego. Ale my umrzemy. Ja umrę, ty umrzesz. Nie ma jakiegoś takiego nadzwyczajnego momentu, który można było skazać i powiedzieć: to ja, to moje życie, ja tu jestem. I tu będę i tu pozostanę, potem będą wszyscy mnie adorować. Albo w drugą stronę. To ja jestem taki beznadziejny, moje życie jest takie chujowe. Powinienem być kimś innym, powinienem zarabiać więcej pieniędzy, powinienem być lepszy, piękniejszy, wspanialszy. Wróćmy po prostu na moment, do samego początku. Jeżeli umrzesz teraz, jeżeli czas w ogóle nie istnieje, zwróć na to uwagę, mieć ten otwarty umysł i tą świadomość, że czas nie istnieje, jest tylko chwila obecna, więc umrzesz teraz. Umrzesz teraz. Wszyscy umrzemy teraz. I ten sens zrozumienia tego nie jest czymś, co gryzie się intelektualnie. Bo zrozumienie nie stoi nawet obok tego, czym jest wiedza. I nie będę na ten temat mówił dużo frazesów, po prostu chcę ten koncept tak pozostawić, tak jak w tej chwili, tak? Że umrzesz teraz. Po prostu miej ten otwarty umysł, jeżeli potrzebujesz to zanotować, to sobie zanotuj i warto, pamiętaj o tym, żeby pokontemplować własną śmierć, ale ja przejdę po prostu do kolejnego wątka, bo zrozumieć to i ugryźć, i doświadczyć, i pozostać z tym. Zostawię to dla ciebie, jako takie, myślę, fajne doświadczenie. I po jakimś czasie zrozumiałem, czym jest w ogóle materializm. Wiecie, ja tak po prostu dalej chodziłem sobie, żyłem, studia, znajomi, te sprawy. Już miałem na tyle otwarty umysł, że coś takiego jak depresja w ogóle przestało istnieć, zjawisko jakiejś depresji albo jakiejś nadmiernej motywacji, bo się po prostu zaczęły rozpuszczać te zjawiska. Nie tyle się zaczęły rozpuszczać, tylko ja je rozpuszczałem. Wezmę to po prostu na klatę, bo potem ludzie mówią, że na coś czekają, czekają na jakieś magiczne zjawisko albo na jakieś doświadczenie, że jakaś łaska na nich spłynie. Nie. Wezmę to po prostu na klatę. Ja to zrobiłem. O. I będzie dużo łatwiejsze. Może jakąś odpowiedzialność ktoś weźmie w końcu za siebie. No ale powracając. I tak patrzę, przyglądam się, tak? Tutaj jest kamera, tutaj jest to, tamto. Jakieś przedmioty, ciuchy, ubrania, telefon komórkowy, samochód, którym jeżdżę. I tak sobie siedzę i tak myślę, czym jest dla mnie życie materialne? Czym jest w ogóle materializm? Czym jest materia sama w sobie? Jakie to ma w ogóle dla mnie znaczenie? I zrozumiałem, że siła, z jaką jestem przywiązany do tego materializmu, jest dwukierunkowa, bo im bardziej jestem do tego przywiązany, tym bardziej cierpię. Im mocniej jestem przywiązany do kamery, do YouTube'a, do czegokolwiek, tym bardziej cierpię. Im bardziej jestem nawet przywiązany do tego, żeby się nie przywiązywać, tym bardziej cierpię. Nie wiem, czy dobrze zauważyłeś, ale tak jakby wszystko to, o czym ja mówię, to jest tak jakby latać z tej strony na to i tak coraz bardziej uwaga zaczyna się poziomować, aby pozostać w swoim własnym centrum. I wtedy znowu zrozumiałem, że nikt nie przeżyje tego życia za mnie i zacząłem obserwować siebie pod względem tego, co znaczą dla mnie moje wartości i moje przekonania. Zacząłem się zastanawiać to, czego ja tak naprawdę chcę, czego ja po prostu oczekuję. Zwróciłem uwagę na te triki mojego wewnętrznego umysłu i zaobserwowałem, jak bardzo sobą na co dzień manipuluję i postanowiłem, że przejdę na bardziej minimalistyczny styl życia, że zminimalizuję to życie. Tylko to nie była jakaś siła postanowienia, że ja mówię, ja to zrobię i chuj. To po prostu wszystko to, te wszystkie pierdoły przestały mnie interesować i tak same odpadały, co nie? Same odpadały, tylko że to jest też tak wkład dla mnie, tak? Bo ja nadal kontemplowałem, nadal podważałem wartości, sprowadzałem świadomość do samego siebie i pozwoliłem sobie w końcu zrozumieć. Pozwoliłem sobie w końcu zrozumieć. Nie wiedzieć, nie intelektualizować, nie masturbować się, tylko zrozumieć. Jeżeli coś takiego jak miłość do samego siebie istnieje, to nie można pokochać siebie nigdzie indziej jak teraz. Jeżeli w ogóle uważność istnieje, świadomość istnieje, to nie można jej doświadczyć nigdzie indziej jak teraz. Jeżeli ktoś by się mnie spytał, czym jest życie i co to znaczy żyć, jakby miał to zdefiniować, to znaczy umrzeć teraz. I pogodzić się z tym, że umrze się teraz. I przede wszystkim pozwolić sobie zrozumieć to, że umrze się teraz. Jeszcze powrócę trochę do tego systemu materializmu, tak? Przychodzi taki moment podjęcia decyzji, co jest dla mnie ważniejsze? Mieć czy być? Być komfortowo w chwili obecnej, być w sobie, w środku, być sobą, czy może być jakimś, dążyć do czegoś, zaspokajać coś, walczyć z czymś, szukać czegoś przede wszystkim. Był już taki moment, kiedy zacząłem się poddawać do samego siebie. Już miałem po prostu tego wszystkiego dosyć. Miałem już tego po prostu wszystkiego dosyć. Śmierć to jest potężne zjawisko. Potężne, jeżeli pozwolisz sobie je zrozumieć. Zrozumieć. Przez siebie, nie uciekać od tego, zrozumieć. Zaakceptować. Pokochać. Pamiętaj, że nikt nie doświadczy tego życia przez ciebie. Możesz pochłonąć dużo wiedzy i dużo informacji. Ale co cenisz sobie w życiu najbardziej? Czy naprawdę chcesz być przebudzony, czy szukasz tego? Bo to jest bardzo ważne. Dużo osób, mistrzów, tak, uduchowionych mówi, że trzeba mieć tą intencję, żeby czegoś szukać na zewnątrz. Albo już nawet zejdźmy z tego tematu, weźmy na rozwój osobisty tak samo, albo w ogóle na życie, tak? Że warto jest mieć cel, szukać na zewnątrz. Ale co z tego, jeżeli człowiek nie znalazł tego celu w sobie? Co z tego, że żyjemy na co dzień, tak jak żyjemy, jeżeli wewnątrz nie zrozumieliśmy, czym jest śmierć? Kończę ten film. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie chodzi o tą wiedzę, nie chodzi o ten przekaz, chodzi o to, aby... Chciałem po prostu ci pokazać, jak duży wpływ na mnie miała kontemplacja własnej śmierci. I przede wszystkim na to, na co najważniejsze, na co... Przede wszystkim na to, na co powinniśmy skupiać swoją uwagę. Skupiać swoją uwagę na zrozumieniu, na percepcji, na odbiorze, na tym, co jest. Na flow. Pozwolić sobie na flow, na autentyczne flow. Często ludzie mi piszą, ale ja nie potrafię, nie umiem. Przed czym ty się bronisz? Boisz się, że się rozpadniesz? Że twoja tożsamość, którą przez tyle lat pielęgnowałeś, się rozpadnie? Boisz się, że zrozumiesz, że ona w ogóle nie ma sensu? Ona nie ma sensu. Tożsamość zbudowana z myśli nie ma kompletnie sensu. Ona sama w sobie, oblana świadomością, przebudzona tożsamość, to jest świadomość, która mówi: ja jestem. A nie bullshit, który ma swoje własne życie z boku. Długo szukałem siebie. Sądzę, że gdyby nie to, że w pewnym momencie zmarła moja babcia, a ja w końcu się poddałem do tej śmierci, poddałem się w końcu, usiadłem na dupie i stwierdziłem, ja już chcę umrzeć. Siedziałem w tej kontemplacji, pochłaniałem te kilka miesięcy, ale w końcu się poddałem totalnie. Mówię, ja chcę umrzeć teraz. Niech to się już wszystko kurwa skończy. To się nigdy nie skończy, dopóki się nie poddasz. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Po prostu zaakceptuj to, że jesteś zwykłym, prostym człowiekiem. Ja już się rozgadałem, za dużo gadam. Tak jak już wcześniej powiedziałem, weź to po prostu dla siebie, to co dla Ciebie najbardziej wartościowe i postaw na swoje własne wewnętrzne doświadczenia. Na to, co Ty sam zrozumiesz, sprawdzisz, doświadczysz, na to, co możesz dotknąć, postaw na to, co możesz powąchać, zobaczyć, przeżyć, doświadczyć, zrozumieć, ugryźć. Dla siebie, przez siebie. Ja mam na imię Damian, dla projektu Find Yourself. Trzymaj się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo.